Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslow. Dzisiaj będziemy budowali stosunkowo tanią stację roboczą. Bo wierzcie lub nie, ale ten procesor Intel Xeon, który trzymam w swojej ręce, kosztuje okolice 160-180 zł u my friendów i dysponuje aż 10 rdzeniami i 20 wątkami. Gdybyście chcieli kupić ten procesor bezpośrednio u nas w kraju, wyniesie Was okolicy 300 zł. I moim zdaniem, jak za taką ilość wątków, to jest naprawdę bardzo spoko cena. Jak ty to mówiłeś z tą fabryką rdzeni? Tak, Andrzej powiedział, że wiecie, teraz już w sklepie rdzeniami sprzedają jeden po 20 zł, więc jak poprosicie 10, to płacicie 200 zł. No właśnie, i plot twist polega na tym, że dzisiaj będziemy ten procesor ładowali do komputera dla Andrzeja Termiego. No chodź tu się pokaż na chwilkę. Dobra. No chodź tu pomachaj. Siemanko. Pamiętacie tego pana? Z nim nagrywałem kiedyś podcast. Andrzej, kiedy Nerdlog? I Andrzej jest bardzo dobrą mordeczką, podrzucał mi mnóstwo fajnych, starszych sprzętów na kanał Rozpaczkowanie, który mogliście widzieć tutaj, na przykład odcinki z PlayStation 1 czy PlayStation 2, więc pomyślałem, że to ja Andrzejowi dam fajną płytę główną, która obsłuży ten procesor i zrobimy mu upgrade kompa. Tak się składa, że Andrzej jest programistą, dużo korzysta z Dockera, często kompiluje jakieś projekty w C-Sharpie i tak naprawdę jego komputer zaczyna się dusić przy takim multitaskingu, bo ma tylko 4 rdzenie, 4 wątki. Do tego niektóre gry też już zaczynają bardzo słabo działać, więc dzisiaj jak wrzucimy mu takiego małego potworka, to mam nadzieję, że komputer będzie działał spoko. Andrzej, pokaż tutaj tego swojego kompa. Zobaczymy, co ty tam masz fajnego. Dzięki szefie, dzięki. Tak, w ogóle możecie kojarzyć, że tą obudowę i tego kompa też robiliśmy film kiedyś dawno temu na kanale, to OG widzowie pamiętają. Tu wam rzucę, jaki to był filmik, jeżeli ktoś z was chce zobaczyć. No wtedy to filmy trochę brzydsze były, bo Kamil nam tak ładnie nie nagrywał. Więc tak, to jest PC od Andrzeja. Całkiem spoko konfiguracja jeszcze jak na dzisiejsze czasy, bo pod Fortisem 3 znajduje się i5-7500, która ma 4 rdzenie, 4 wątki. To tak naprawdę ona jest największym wąskim gardłem dla Andrzeja przy tym, co on robi. Jeżeli chodzi o RAM, to mamy całkiem spoko, mamy tutaj pamięci Corsera, 32 GB w sumie, 3000 MB transferów na sekundę, więc całkiem spoko. Niestety płyta, którą ma Andrzej, czyli B250M, ogranicza prędkość tych kości do ilu, Andrzej? 2400 chyba, nie? Chyba tak. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to jest to obecnie najpopularniejsza karta wśród graczy według ankiety Steama, czyli GTX 1060 w wersji 6-gigabajtowej. Do tego Andrzej ma parę dysków, no i dzisiaj będziemy tą płytę i procesor zmieniali na coś lepszego. Otóż płytę, na jaką wymienimy Andrzejowi, to będzie ta. Jest to płyta Wananzi X99-8M Gaming. I to jest płyta, którą ja blisko 2 lata temu dostałem od polskiego dystrybutora i robiłem o niej i o Xeonach film. No i tak naprawdę ta płyta przez 2 lata mi leżała i się kurzyła, więc pomyślałem, że może Andrzej zrobi z niej lepszy użytek, no i będzie mu po prostu fajniej działał jego sprzęcior. Procesor, jaki tutaj włożymy, jest to Intel Xeon 2066V3, który ma 10 rdzeni, 20 wątków. Jest architektury Haswell, wykonany w 22 nanometrach na soket LGA 2011. De facto ten procesor debiutował pod koniec 2014 roku, wspiera DDR4, ECC i ma aż 40 linii PCI Express generacji trzeciej. Jak mówiłem wcześniej, w sklepie z rdzeniami jest naprawdę bardzo tanio, więc początkowo kusiło nas nawet, żeby tutaj wrzucić 18-rdzeniowego Xeona, ale wtedy sekcja zasilania chyba dosłownie by eksplodowała. Więc skontaktowałem się z Michałem, PC by TQ, i to on właśnie doradził nam ten procesor, więc wielkie dzięki, Michał, jeszcze raz za doradzenie. Jeżeli ktoś z was szukałby więcej informacji na temat Xeonów, to Michał jest w tym naprawdę giga szefem i bardzo się zna, także polecamy tutaj jego kanał. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział. W ogóle parę lat temu, jak Andrzej składał tego kompa, to była bardzo popularna konfiguracja i dużo osób decydowało się na podobne bebechy. I w sumie ten komputer do gier, powiedzmy sprzed jeszcze kilku lat, był bardzo dobrze wyważony i gry działały tak po prostu w punkcik, idealnie. Natomiast nowsze tytuły albo strategie, które są bardziej procesorożerne, no dławią się na tym kompie. Do tego też, jak Andrzejowi zmieniły się potrzeby dotyczące no samego programowania, no to też ten komputer powoli przestaje wystarczać. Więc tak, teraz sobie wyciągniemy to, co mamy tutaj w tym kompie, czyli wyciągamy płytę, kartę graficzną i wkładamy zaraz nową. No to lecimy. Tu wam, widzowie, pokażę w ogóle. Andrzej ma taką fajną rzecz, jedną. Znaczy nie jedną, ale ta jest fajna. Tada!
Zobaczcie, Andrzej ma taką fajną kartę dźwiękową, bo jak mówił, dźwiękówka na jego płycie była do kitu i faktycznie zwykle dedykowane dźwiękówki przy słabszych płytach głównych faktycznie oferują lepszy dźwięk. Karcioszka, 1060, 6 giga. Popatrzcie, jaka ładna biała od Asusa. Fajne w ogóle wydanie, Andrzej, bardzo, bardzo mi się podoba. I szczerze mówiąc, 1060 to jest dalej karta, na której zagracie we wszystko. Może nie na najwyższych ustawieniach, ale gry spoko generalnie działają. Tak, podłączamy sobie wszystkie porty SATA, frontowe USB. Okidoki, ostatnia śrubeczka. Okej, okay. Chodź płycia, nie bój się, powolutku. Tada! Cały komputer mamy. Dobra, to wyciągamy RAM, ściągamy Fortisa i mocujemy nowe. Tak, zaraz pójdziemy sobie elegancko wyczyścić chłodzenie, wiecie, tak jak to się przedmuchuje po prostu z wentylatorem, to nigdy tak dobrze nie będzie, ale tak to sobie wyczyścimy to, jeszcze karciochę weźmiemy do przedmuchania. Będzie dobrze. Andrzej, będziesz zadowolony. Ale się cieszy chłopak. Tak. Powrót Spidermana. No, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że Transport Fever będzie lepiej działał. 15 minutes later. Okej, to mamy naszą płycię, mamy naszego Ziona i teraz będziemy go sobie tutaj wkładali do naszego slotu, więc sobie najpierw ściągamy tutaj, teraz tutaj, podnosimy sobie klapeczkę, elegancko. Teraz tak, gdzie tu jest ten trójkąt? W którą stronę się to wkładało? Tak, więc tutaj mamy trójkąt, tak jak nam Kamil mówi. Sobie wrzucamy naszego proca delikatnie. I jest. Wszystko nam siedzi, no to teraz zamykamy ten biznes. Tutaj robimy tak, hop i hop. No i wrzucamy sobie elegancko kości RAMu. Patrzcie, Andrzej nam tu przyniósł całe miał pudełko jeszcze z Fortisa trójki. Zaraz zobaczymy, jak się to montuje na ten socket. I patrzcie, jest jeszcze pasta Be Quieta i oryginalna pasta SPC. Andrzej, a wiesz, że to już ta pasta może mieć historyczną wartość? O, zobaczcie, było w ogóle, dedykowana jest instrukcja do tego soketu, LGA 2011, przepraszam. Kurde, te mocowanie tego soketu i chłodzeń zawsze było takie, kurcze, kozackie, nie? Czuć, że to jest platforma HEDT, a nie jakiś tam PC-cik. Czekaj, czy ja to dobrze zamontowałem? Dobrze. Tak, dobrze to zamontowałem. Tak naprawdę to Kamil zawsze mówi mi, jak składać komputery, ja nie umiem. To jest trochę większy procek, to może faktycznie damy tutaj jakiegoś X-a czy coś. Nie wiem, jak tam Michał nakłada zawsze. Proszę Państwa, sukces, płyta się odpaliła, podłączyliśmy ją na chwilę do testbencha. Widzi RAM, widzi proca bez problemu, także pakujemy do obudowy i bierzemy się za testy. Słuchajcie, śmieszna sytuacja, bo zobaczcie, jak chcemy włożyć tą płytę, to okazuje się, że Fortis przez to, że to jest HEDT, taka nietypowa płyta, to nam blokuje ten wentylator, więc go musimy odkręcić stąd. No i wrzucamy grafę. No to słuchajcie, płycia przełożona, wiemy, że działa, no to teraz bierzemy go na test bench i zobaczmy, o ile jest lepiej w stosunku do poprzedniego proca i poprzedniej płyty. Lecimy! Zacznijmy najpierw od syntetycznej wydajności zmierzonej w Cinebenchu R20 i wow, 2666V3 osiągnął niemal 3 razy lepszy wynik niż i5-7500. Jednak liczba wątków robi tutaj faktycznie robotę. Dlatego nasz Xeon pięknie boostował do 3,5 GHz na wszystkich rdzeniach, a po skończonym teście temperatura wynosiła nieco ponad 52 stopnie. A jak wypada na przykład budowanie obrazu stacku w Dockerze na projekcie Andrzeja? No, też dużo lepiej. Tu takich spektakularnych przyrostów nie ma, ale na i5 trwało to 172 sekundy, a na Xeonie trwa 98 sekund, więc jest to faktycznie zauważalne przyspieszenie, a dzięki większej liczbie wątków można też coś robić w tle przy okazji, a nie tylko gapić się w ekran. W Visual Studio też widzimy sporą poprawę. Na testowanym niespecjalnie dużym projekcie kompilacja na Xeonie jest prawie dwukrotnie krótsza i zajęła 44 sekundy zamiast 87 na i5. Oczywiście Andrzej też lubi sobie czasami popykać w gierki. I o ile mówił, że GTX 1060 na jego potrzeby daje radę, bo gra głównie w strategię, a w bardziej wymagających grach może sobie na spokojnie obniżyć detale. Tak, niektóre gry działały na tej i5 bardzo słabo. Zacznijmy nietypowo od gry Victoria 3, która jest strategią i miała
niedawno swoją premierę. Andrzej skarżył się, że ta gra jest niemal niegrywalna na i5 i faktycznie jestem w stanie w to uwierzyć, bo 14 klatek średnio z 4 klatkami najniższego procenta wygląda strasznie, nawet jak oglądacie to na filmie, a wyobraźcie sobie, gdybyście faktycznie mieli coś tu jeszcze klikać. Po zmianie na Xeona jest lepiej, ale wcale nie jakoś rewelacyjnie. Średni klatkarz powędrował na wartość 29, a najniższy procent to 14. Poprawa względem i5 jest, ale do perfekcji myślę, że jeszcze tutaj trochę brakuje. Niedawno Andrzej na promocji wychwycił też Need for Speed Heat. I niestety ta gra jest dość mocno wymagająca procesorowo. I o ile średnie FPS-y wyglądają dobrze, to często mamy lekkie przycięcia i spadki, na co właśnie wskazuje wartość 36 FPS-ów najniższego procenta. Po zmianie na Xeona średnia wartość wzrosła do 69, hehe, nice, a 1% low poszybowało na 51, więc poprawa jest odczuwalna, bo nie mamy aż tak nagłych przycięć. No a może coś nowszego, jak na przykład Cyberpunk. Na ustawieniach średnich gra działa, ale i5 była strasznie ziołowana i widzimy, że karta graficzna nie była wykorzystywana na 100%. Po zmianie na Xeona jest lepiej i teraz 1060 faktycznie może rozwinąć skrzydła. Jak widać po wykresie, poprawa jest spora, bo teraz wartości najniższego procenta są niemal takie jak średnie na i5. A co powiecie na Transport Fever 2? Gra, w której naprawdę bardzo sporo się dzieje i procesor faktycznie ma tutaj znaczenie. I piątka ewidentnie nie bardzo radziła sobie z rysowaniem tak wielu obiektów na ekranie. Albo lepiej popatrzcie na ten pokaz slajdów w momencie, gdy chcemy postawić drogę. No wygląda to źle. Po zmianie na Xeona mamy po raz kolejny przepaść i znów wartości 1% low są takie jak średnie na i5. Warto jednak powiedzieć, że nie każda gra to tak spektakularne przyrosty. Dla przykładu Wiedźmin 3 działał bardzo dobrze na i5 7500 i zmiana na Xeona de facto zmieniła tylko na plus wartości najniższego procenta, ale ciut lepiej jest, tylko że bez szału. Trochę lepiej pod tym względem wypadła Forza Horizon 5. Przy tej grze widać faktycznie różnicę i gra działa trochę lepiej na Xeonie. Hitem jednak był dla mnie Spider-Man, który na i5 nie był w stanie przemielić shaderów i się uruchomić, co skutkowało tym, że przez 10 minut gapiliśmy się na czarny ekran i finalnie się poddaliśmy. Na Xeonie człowiek pająk buja się całkiem nieźle, chociaż w miejscu procesorowym, w którym ja testuję, GTX 1060 nie był czasami wykorzystywany na 100%. No, tak więc komputer skończony elegancko nam Xeonik boostuje i faktycznie bardzo dobrze się sprawdza na tej płycie, także jeszcze raz propsy dla Michała za podpowiedź, za fajnego proca. Andrzej, mam nadzieję, że zadowolony. A dajcie znać, czy Wam się też podobał taki materiał i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.